Czy udało się zrobić komuś żart, albo może ktoś zrobił? Wie pani co, nie, mama mi zrobiła rano, nie? Przyszła rano, powiedziała, że pukała sąsiadka i zapomniała kluczy i żebym poszła do niej zobaczyć, co się stało. Zachodzę, sąsiadka pije kawę. Jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. A planuje pan? Jak najbardziej. Malutkie ziomce. A może pan opowiedzieć? No wie pani, no wstałem i powiedziałem, że ubrałaś moje, wiesz co, moje taką plamę masz, bo jest to, oto weź moje mi wietrze i mówię, ja bym się dzisiaj zrodziłaś. No i to tak się udało, no. A tak to nikomu ja się nie nabrałem, nie? Robi pan jakieś żarty? Raczej nie. Mi się wydaje, że po prostu pomału to zanika jednak. Mimo to, że ale też na pewno wpływ ma pandemia. Nie, powiem szczerze, że zapomniałem o tym. Dobrze, czyli pani miała. To teraz żonę jak pojadę, to zrobię córce coś wymyślę. Jeszcze nie. Nie. A czy planują coś państwo? Będziemy próbować. Bardzo jestem zachwycona dzisiejszym dniem. Wspaniale się zachował rząd nasz. Sprawił nam prymaprylisowy żart dotyczący szczepień 40-latków i 50-latków. Udało się zrobić już komuś żart? Jeszcze nie. A planuje pani? No mam zamiar. Zdradzi pani rąbka tajemnicy komu? No swojemu tacie.